Siema na wszystkim w kolejnym odcineczku, w kolejnym motovlogu, zapraszam. O, tu jestem w Turew. Gorzelnia, muszę tu Habibi kiedyś wziąć. Tu jest gorzelnia, tu jest jakiś... coś, jakiś, nie wiem, pałac, czy cholera wie, czy to można odwiedzić, czy nie, to nie wiem. Tu zwiedzać znaczy się? Nie wiem. Tak czy inaczej byłem, wiecie co? Samochód mnie przeszedł przeglądu. Między innymi przez światła, bo faktycznie miałem światła tak liche, że to akurat fajnie, że mnie to zmotywowało. Ale jadąc pomyślałem, że chcielibyście może wiedzieć, co z moją Hondą CBF600N. No, muszę wam powiedzieć, że Honda jest jak z fabryki. Umiłowany mój Tomiak, muszę powiedzieć, takiego kumpla, przyjaciela mieć, to ze świecą szukać. Wszystkim się zajął, co trzeba, opony załatwił, wymienił. Dobrze by było, jakby jeszcze kupił, ale tego nie zrobił. Oczywiście żartuję, ale wymienił oponki. Okazało się, że łożyska w przednim kole są do wymiany. Co trochę tam sobie chrupoczą, więc i tym się zajął. Są wymienione, wszystko jest, można powiedzieć, sprawdzone. Powiedział mi, co mu się tam trochę nie podoba i tak dalej. Za to jestem bardzo wdzięczny oczywiście do Tomka, że się zajął, tak tym motocyklem się przejął. W ogóle mówiłem, nie musisz, chłopie, możesz, nie musisz, i zrobił. No, fajnie, naprawdę mega fajnie. Cieszę się, że teraz po prostu podjadę do Tomka. No to wyjadę jak z fabryki praktycznie, nowym motocyklem. Więc mówię, takie motocyklowe przyjaźnie to chyba są najlepsze. Motovlogerowe tym bardziej. Nawet pojechałem na kierunku kawałek jak Tomek. Więc Kacper. Umiłowany mój, bardzo fajny gościu. Mam nadzieję, że będę mógł się jakoś odwdzięczyć kiedyś. Chociaż może ja się odwdzięczę tym, że po prostu jestem. Skromny człowiek ze mnie jest po prostu. No, dobrze moi drodzy, ja wam tu jeszcze puszczę filmik, ostatni to co mi Tomek, chyba że więcej znajdę, to może wszystkie wam puszczę, ale nie, chyba ostatni filmik wam puszczę, co mi właśnie wysłał, trzymajcie się. Także Przemuś, przód skręcony, mam nadzieję, że w dobrą stronę założyłem koło, rotation pisało w tą stronę, także tak założyłem, w razie czego to się zmieni, nie, tam już mam takie doświadczenie w tym, że szok. Śrubki podokręcałem oczywiście dynamometrycznym kluczykiem, także wszystko jest tak jak powinno być. Tu 30, tu 22, to 59, tak jak było. Płyn hamulcowy, powiem tak, troszeczkę go zsiorbnąłem, bo jest dużo, a klocki są małe, więc najprawdopodobniej ktoś sobie dolewał. Ale jak zsiorbałem trochę płynu, wlałem ci nowego, także teraz tu w oczku jest taki, się zrobił wręcz przezroczysty, taki nowy, jakbym wziął wymieniony płyn. Jest to kłamstwo, nie jest płyn wymieniony, tylko po prostu wymieniłem w samym zbiorniczku, ale hamulce są, także hamuje. Pedał jest, pedał, klamka twarda. No spróbujemy go zapalić, bo go nie paliłem długo, także patrzymy. Aż się boję. Czekaj. O, chyba nic z tego nie będzie. O. Właśnie dziwnie, dopiero po chwili pompa zagadała. Zapomniałem kill switcha włączyć, także Tomek jest głupi trochę. Także niestety trzeba o tym pamiętać, że kill switch jest, bo inaczej nie działa. Ale pięknie zapalił, kuźwa.
A stał? Stał u mnie, kuźwa, no. No tamtym razem, co paliłem, go pokazywałem, także można powiedzieć, że gruby miesiąc. Czyli się bardzo ładnie chodzi. Długo na tyle otworzę, bo już go zapaliłem, także go nie będę go od razu gasił. Nie chcę pochodzić tak do rozgrzania, żebyś mógł tu zaobserwować. No pięknie, pięknie, światła świecą. Mój sztop. Tu jest rączka. Działa. Także moja naprawa też zadziałała. Także silny też działa. Wszystko działa. Jeszcze podkazy. Przywoź tablice rejestracyjne i będziemy kuźwa się turlać, nie? Także tyle, pozdrawiam. Jak coś tego, to do zobaczenia. Także tutaj będą pierwsze próby, zobaczyć jak na tych oponach, sam jestem ciekawy. Co do główki ramy, jak go brałem lewo-prawo, nie zostaje na środku, fajnie chodzi. Coś tu było robione z kablami, nie są tak, bo przydowanie do końca czuć, że się opiera na któryś z przewodach, nie wiem, czy na tym są położone, nie wiem, jak wymieniali tutaj, bo on mówi, że tu robi główkę ramy, także być może nie poszły tak jak należy, bo czuć, że się opiera na przewodzie, jest taka amortyzacja, wiesz, jak jest na tym, także z jednej i z drugiej strony przy skręcie, no nie przeszkadza tak de facto, bo cały promień tutaj skrętu jest dobrze, tylko ten sam moment, kiedy to manewrowalibyśmy przy maksymalnym skręcie. Tyle, bo już kuźwa miało być minuta, a już są cztery. Nara.